Szczęść Boże, coś wam powiem. Niedowiarstwo mieszkańców Nazaretu da się porównać z niedowiarstwem tych katolików, którzy regularnie chodzą do kościoła, słuchają Słowa Bożego, a mimo to go nie słyszą i według niego nie postępują. Bóg przemawia do nas przez Pismo Święte. Świętemu Augustynowi przypisuje się takie słowa: tak jak w modlitwie my rozmawiamy z Bogiem, tak w pismach to Bóg mówi do nas. Ale często nie może nic w nas działać. Jezus dziwił się niedowiarstwu swoich rodaków z Nazaretu, którzy słuchając Go mówili: skąd On to ma? Wszystko dokonuje się w myśl powiedzenia: cudze chwalicie, swego nie znacie. Ludzie z innych miejscowości, słysząc o Jezusie, pragnęli Go zobaczyć, chcieli Go słuchać. A ci, którzy widywali Go codziennie przez 30 lat, przeszli obojętnie, bo przecież był cieślą i znali Jego rodzinę. Ignorancja na wysokim poziomie. Taka postawa bierze się z zamknięcia na Bożą rzeczywistość. Widzą w Jezusie tylko sąsiada, swojego człowieka i wiedzą, że nie kończył żadnych szkół. Taka jest specyfika małych wiosek, że każdy o każdym wszystko wie. Każda próba wyjścia ponad przeciętność skończy się komentarzem, że chce się być lepszym od innych. Niedocenianie Jezusa przeradza się w powątpiewanie, a tym samym w całą Jego boską misję. Odrzucenie Jezusa przez mieszkańców Nazaretu brzmi jak powiedzenie, że Mesjasz to będzie ktoś wielki, ale Jezus nie pasuje do tego zadania. Powątpiewać to nic innego jak niedowierzać, nie ufać czy też po prostu wątpić. Ta cecha jest potrzebna, gdy pomaga nam dokonać dobrego wyboru. Jeśli jednak zatrzymuje nasze działanie, to wtedy jest złą cechą. Wątpliwości nie pozwalają wyjść poza ograniczenia i schematy myślenia. Nie wierząc, przegrywamy ze swoim niedowiarstwem. Odrzucając Boga, odrzucasz nadzieję. Nadzieję na to, że nie utracisz tego, co zdobędziesz. Nadzieję na to, że gdy przyjdzie dokonać wyboru, dokonasz dobrze, podejmiesz właściwą decyzję i że nie będziesz wówczas bezbronny. Tak napisał pisarz Andrzej Sapkowski. Jezus dziwił się niedowiarstwu mieszkańców Nazaretu. Bóg się dziwi swoimi dziećmi. Święty Hieronim mówi: dziwne jest to zdumienie Nazarejczyków. Dziwią się, skąd mądrość u mądrości, skąd moc u tego, który jest samą mocą. Błądzą dlatego, że widzą w nim po prostu syna cieśli. Wczoraj było o tym, że mamy wierzyć więcej niż potrafimy. Dziś właśnie ta wzmożona wiara jest bardzo potrzebna, by mogło się dokonywać to, co przewyższa nasze ludzkie możliwości. Cuda, które się dokonują, manifestują moc Boga i potrzeby Jego obecności w naszym codziennym życiu. Nasze niedowiarstwo jest hamulcem zatrzymującym działanie łaski Bożej. Jezus 2000 lat temu przyszedł na ziemię, by przemieniać jej oblicze. Dziś przychodzi, by nas ukierunkować, wyzwolić ze zniewoleń i uzdrowić. Nie ma się więc co gorszyć postawą Nazarejczyków, ale spojrzeć na siebie, czy przypadkiem słowa z dzisiejszej Ewangelii nie odnoszą się także do nas i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Bóg jest gotów spełnić wszystkie obietnice, jakie dał swojemu ludowi, każdemu człowiekowi. Ewangelia przedstawia to obwieszczenie i poddaje je każdemu człowiekowi pod rozwagę, aby zrozumiał, przemyślał i podjął decyzję właściwą dla wiary.